pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtuś sprząta swoje zabawki. Kajtusiu, gdzie jesteś? Dziwne, że nie ma Kajtusia, kiedy mam czekoladowy budyń. Tak jest. Kajtuś uwielbia czekoladowy budyń. Hej, poczekaj na mnie. Ale tu bałagan. Co ci mówiłam, Kajtusiu? Nie powinienem zostawiać zabawek na schodach. Kajtuś wiedział, że nie powinien zostawiać zabawek na schodach. Odnieś się do swojego pokoju. Czekoladowy budyń. Kajtusiu, chodź tu, proszę. To chyba coś ważnego. Powinieneś sprawdzić, co chce tata. Kajtusiu, co ci mówiłem na temat zostawiania zabawek na podjeździe? Że tak nie wolno robić. Właśnie. Więc odłóż je na miejsce, proszę. A co z moim czekoladowym budyniem? Budyń może poczekać. Chodź, pomogę ci. I choć tata mu pomagał, Kajtuś nie był zadowolony. Kajtusiu, chcę z tobą porozmawiać. Kajtusiu, najpierw posprzątasz zabawki, a potem możesz zjeść czekoladowy budyń. Tak, tato. Zebraliśmy już wszystkie zabawki? Na pewno, spójrz. Więc pora na czekoladowy budyń. Hurra, czekoladowy budyń. O, chyba powinieneś to zobaczyć. Kajtusiu, masz dużo zabawek i zajmują tyle miejsca. Wiem. A starymi zabawkami już się nie bawisz. Co z nimi zrobimy? Może kilka z nich oddasz Ruzi? Jedną mogę jej dać, ale potem dam jej więcej. Przydałoby ci się pudło do chowania zabawek. Pomożesz mi je zrobić? No tak. Jak tylko zjem czekoladowy budyń. No, skończyliśmy. Dzięki, tato. Sprawdźmy, czy pokrywa pasuje. Dzieci, pora na bajkę. Tutaj jest. Kajtuś wcale się nie zgubił. A cóż to dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś jest sam. Kajtuś jest sam. Ba, mamo, mamo, mogę dostać soku? Mamo, chodź. Chcesz się ze mną pobawić, mamo? Cii, Kajtusiu, liczę. 14, 15. Umiem liczyć. 1, 2, 3, 4. Kajtusiu, to bardzo trudne. Mogę ci pomóc, naprawdę. 15, 22. Och nie, zobacz co narobiłeś. Kajtusiu, teraz nie wolno mi przeszkadzać. Nie mam czasu na zabawę. Może tatuś się z tobą pobawi. Kajtuś chciał, żeby mama się z nim pobawiła. Ale może tata się z nim pobawi. Kajtuś nie wiedział, że tata też był zajęty. Czy to jest zepsute? Już nie. Właśnie naprawiłem. O, nie. O.
Patrz, ja też jestem bałwanem. Tato? Kajtusiu, mam tu sporo sprzątania i muszę to zrobić sam. Może poszukasz babci? Kajtuś był pewien, że babcia będzie chciała posłuchać o kłopotach tatusia z pralką. Tak, dobrze, Ruziu, zamknij oczka. Myślałam, że nigdy nie uśnie. W końcu. Babciu, babciu, jestem bałwanem. Kajtusiu, Ruzia śpi. Tata naprawił pralkę i nagle spadły na niego bąbelki. Wszędzie były bąbelki, babciu, wszędzie. Kajtusiu, mów ciszej, obudzisz Ruzię. Kajtusiu, Ruzia i ja musimy zostać same. Pobaw się z Gilbertem. Gilbert, pobawisz się ze mną? Może mama skończyła liczyć. Przykro mi, Kajtusiu, ale mam jeszcze bardzo dużo pracy. A ty chcesz się ze mną pobawić? Tak! Kajtusiu, zejdź na dół. Pora na podwieczorek. Kajtuś tak dobrze się bawił, że nie usłyszał, jak mama go woła. Kajtusiu! Nic ci nie jest? Martwiliśmy się o ciebie, bo jesteś tu sam. Co robisz? Nic. Bawię się. Babciu, pora na obiad, nie na bajkę. Ale to bajka o obiedzie i o jedzeniu warzyw. Kajtuś nie cierpi warzyw. Kiedy Kajtuś miał 3 lata, nie lubił jeść warzyw. Nie znosił ich. Kajtusiu, zjedz jarzynkę. Przecież masz iść z dziadkiem do parku. Ale nie pójdziesz do parku, jeśli nie zjesz wszystkich warzyw. Nie cierpię warzyw. Chcę czekoladowe ciasteczka. Ciasteczka je się na deser. Co tutaj? Jeśli zjesz warzywa, to dostaniesz ciasteczko. Uwielbiam warzywa. To zjedz moje, tato. Nic z tego. Kajtusiu, zjedz chociaż trochę tych warzyw. To dziadek! Chodź, Kajtusiu, idziemy do parku. Idę do parku z dziadkiem. A z parku pójdziemy do babci. Robi dla nas kolację. Gąsienica! Gąsienice jedzą liście, żeby mieć siłę, aby zmieniać się w motyle. Zamienić w motyla? Co je ten ptaszek, dziadku? Różne robaczki. Jedząc je, ma siłę odlecieć na zimę na południe. A wiewiórki jedzą orzeszki. Chowają je, żeby mieć co jeść, kiedy nastanie zima. Chodź tu, wiewiórko! Wróciliśmy i jesteśmy głodni jak misie. Bo jesteśmy misiami. Groszek z marchewką. Dycha. Misie jedzą jagody. Dzisiaj to będą nasze jagody. Jestem misiem. Wieczorem mama i tata przyszli po Kajtusia. Czy Kajtuś był dzisiaj grzeczny?
Jestem misiem. Ja też. I obaj zjedliśmy nasze warzywa. Zjedliśmy jagody, dziadku. Więc teraz pora na... ciasteczka. Dzieci, pora na bajkę o Kajtusiu. Jaki ma tytuł, babciu? Nazywa się Kajtuś już się nie boi. Działo się to, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś już się nie boi. Pan Hinkiel mieszkał w domu obok. Dzieci mówiły, że w jego starym domu był duch. Dom pana Hinkla rzeczywiście wyglądał strasznie. Tak jak pan Hinkiel. Kajtusiu, co się stało? To pan Hinkiel. Jest straszny. Dlaczego tak mówisz? Pan Hinkiel jest straszny. Zobacz, chce mnie złapać. Nie ma go. Zresztą znam pana Hinkla. Jest bardzo miły. Dzień dobry, Kajtusiu. Panu Hinklowi zrobiło się smutno, bo Kajtuś uciekł. Nie bój się. Pan Hinkiel przyszedł powiedzieć, że nie chciał cię przestraszyć. On naprawdę jest miły. Nie lubię go. Myślę, że boisz się pana Hinkla, bo go jeszcze nie znasz. Witam. Mogę wejść? Proszę, niech pan wejdzie. Kajtusiu, pan Hinkiel chciałby... Kajtusiu! Och, gdzie się podział Kajtuś? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Ojej, chyba bawi się w chowanego. A ja uwielbiam się w to bawić. Gotowy czy nie? Szukam. No, gdzie on może być? Kajtusiu, hop, hop, gdzie jesteś? Cii, bo nas usłyszą. Ojej, może Kajtuś jest już na dole? Robi się coraz cieplej. Ciekawe, czy tu się schował. Nie widzę go. Nie, tu go nie ma. Sprawdźmy w innym pokoju. Kajtuś może się ukrył gdzieś tutaj. Chyba robi się cieplej i cieplej. Kajtuś zapomniał, że bał się pana Hinkla. Aha! Widzę, że się już zaprzyjaźniliście. Chcę się jeszcze bawić. Bardzo chętnie, Kajtusiu. Ja się schowam, a ty będziesz szukać. Lubię pana, panie Hinkiel. Dzieci, pora na bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Opowiem wam, jak Kajtuś robi ciasteczka. Wszystko zaczęło się, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś robi ciasteczka. Kajtusiu, baw się po cichu. Ruzia teraz się zdrzemie. Kajtusiu! Chcę się bawić. Możesz się bawić, byleby było cicho. Kajtuś uważał, że cicha zabawa nie jest tak fajna jak hałasowanie. Kajtusiu, prosiłam, żebyś bawił się cicho. Ciasteczka! Chcę
ciasteczka, jestem głodny. I Kajtuś poszedł do kuchni. Postanowił zrobić miodowe ciasteczka. I tak Kajtuś wziął się za robotę. Zrobił mnóstwo miodowych ciasteczek. Grubych, chudych, płaskich i okrągłych. Ach, Kajtusiu, co ty wyprawiasz? A robię ciasteczka. Nabałaganiłeś. Pomożesz mamusi posprzątać? Tak, mamo, ty i ja. Zamieciemy i cała podłoga będzie czysta. A gdzie jest śmietniczka? Znalazłem! Bardzo dobrze, mój pomocniku. Kajtusiu. Kajtuś był bardzo dumny. Pomógł mamie zrobić ciasteczka. Zrobiłaś bałagan. Tak, mama też robi bałagan. Tatusiu, spróbuj ciasteczka. Kto zrobił te ciasteczka? Ja, a mama pomagała. Co robisz, Kajtusiu? Bałagan!